czwartek 20 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano najlepszych sportowców powiatu. Przyznano nagrody finansowe oraz 26 wyróżnień. Utalentowanych sportowców ze znaczącymi sukcesami w powiecie nie brakuje. Był problem zdecydować się na te nagrody, komu te nagrody wręczyć i komu dać wyróżnienia, bo to spośród tak gdzieś 60 sportowców, żeśmy wybierali tak niewielu ponad 30, którzy zostali ci uhonorowani. Naprawdę jest ich wielu i w wielu dyscyplinach. To naprawdę cieszy. Nagrodę finansową przyznano m.in. Januszowi Rokickiemu. W 2017 roku Rokicki zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Londynie. Ale na tym nie koniec sukcesów i już w tym roku może poszczycić się kolejnymi. W zeszłym roku brązowy medal na Mistrzostwach Świata, w tym roku jest złoty medal na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Jeszcze chwilę jest na odpoczynek, na rehabilitację ręki, barku. No i zaczynamy się przygotować w przyszłym roku do Mistrzostwa Świata, także będziemy wszystko robić, żeby zaistnieć. Wyróżniony przez powiat został m.in. Kacper Gepfert. Kulturysta z Górek Wielkich zdobył pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w kulturystyce. Jeżeli docenia powiat, docenia gmina, to też ważne wyróżnienie dla sportowca? No jest bardzo miło, no to jest, no powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Jest to takie motywujące do dalszych działań, ćwiczeń? Szczerze, tak. Teraz naprawdę czuję się o wiele bardziej zmotywowany niż kiedyś, no bo no, doceniono mój trud, mój wysiłek, moją pracę. No jest to bardzo przyjemne, jest to bardzo miłe dla mnie. Wyróżniony Joachim Krężelok, zawodnik UKS Wisła, zdobył Mistrzostwo Polski Osób Niepełnosprawnych w rzucie oszczepem. Marzy mu się wyjazd na Mistrzostwa Świata do Dubaju, dlatego nie przestaje trenować. Trenuję, no 3 razy w tygodniu jeżdżę do Wisły na treningi, tam do trenera. Trenuję także w domu 2 razy w tygodniu, oprócz tego jeszcze siłownie, no i obozy, wszystko się to jakoś łączy. Treningów jest sporo. Nie zabrakło również Marii Juroszek. To brązowa medalistka Mistrzostw Świata, 2-krotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych oraz 4-krotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w armwrestlingu na prawą rękę. Rok 2017, jak przyznaje pani Maria, nie należał do łatwych. No był to trochę już trudny dla mnie rok, bo tam trochę się pochorowałam. Ja 5 dni po wyjściu ze szpitala pojechałam na Mistrzostwa Świata na Węgry, gdzie zdobyłam medal brązowy tym razem. O swoich sportowych sukcesach opowiedział nam również Mateusz Nieboraz. Zeszły rok był bardzo owocny, dużo pracy włożyłem w niego. W tym moim przypadku było to Mistrzostwo Polski w cross country, w olimpijskiej dyscyplinie. Zająłem też 15 miejsce na Mistrzostwach Świata w Australii. Może już zahaczając o ten rok, zrobiłem wicemistrzostwo Polski w cross country w starszej kategorii oraz mistrzostwo Polski w maratonie i wicemistrzostwo Polski w szosie w mistrzostwach górskich na szosie. Oprócz sportowców wyróżnione i docenione zostały także szkoły. To współzawodnictwo sportowe jest także bardzo istotne, bo właśnie to jest narybek tych sportowców, których później chcemy wyróżniać, którzy później te sukcesy osiągają i po prostu taką ogromną radość nam kibicom sprawiają. W tym roku, podsumowując całe współzawodnictwo w roku szkolnym 2017-2018, zatriumfował Cieszyn. Jakoś tak było długo, że na podium była Brenna, a teraz tak się stało, że właśnie te szkoły cieszyńskie osiągają ogromne sukcesy i cieszymy się bardzo, że właśnie stolica powiatu tutaj może poszczycić się taką młodzieżą. Dziękujemy bardzo nauczycielom wychowania fizycznego, dyrektorom, że dbają o to, żeby młodzież od początku jakoś kochała ten sport. Aby sport mógł się rozwijać, ważna jest odpowiednia baza sportowa. O skokach narciarskich myślę, że nie trzeba mówić, bo wiemy, że są warunki bardzo dobre dla tych najmłodszych adeptów skoków narciarskich. W Wiśle Centrum, jak po Wisłę Malinkę czy poprzez Szczyrk, te wszystkie wielkości skoczni są do dyspozycji narciarzy. Jeśli chodzi o biegi narciarskie, to już mamy gorzej. Staramy się, planujemy inwestycje na Kubalonce, a w zasadzie staramy się przekonać Centralny Ośrodek Sportu, by tę inwestycję poprowadzili. A jeśli chodzi o sporty takie halowe, to myślę, że ta baza się rozwija, ta baza przyszkolna, no i taki pomysł, który
próbujemy wdrożyć w następnych latach, to budowa hali sportowej razem z miastem Cieszynem, tutaj na właśnie terenie Cieszyna dla trzech szkół, taką pełnowymiarową dla halę dla piłki nożnej, więc to będzie kolejny obiekt, który będzie służył sportowcom. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.